Zaczynamy od sklepu z babciami. Bo dużo osób bardzo prosiło o to, żebyśmy zajrzeli do tej książki. To jest wydawnictwo Literatura. Maciej Szymanowicz ma taką charakterystyczną kreskę i jego rysunki bardzo łatwo od razu można poznać wszędzie. Tutaj mamy opowieść o chłopczyku, o jedynaku, który jest w trzeciej klasie i on skończył tą trzecią klasę i zaczęły się wakacje i on miał tak obiecane przez rodziców, że gdzieś wyjadą, że to będą fajne wakacje, ale mama jest zajęta pracą, tato jest zajęty pracą, tato pracuje w domu i to też, wiecie, dziecku działa na nerwy, bo z jednej strony ten widzi tego tatę i on jest w domu, a z drugiej strony no jakby go nie było, ten tato jest ciągle zajęty. Fajnie, że pokazany jest taki, ja bym powiedziała, bardzo współczesny zawód, bo mnóstwo osób, ja też to rozumiem, mnóstwo osób właśnie tak pracuje, takie rodzinne sytuacje. No i ten chłopiec się nudzi, on się wkurza i się nudzi, bo tak się okazuje, że jednak nie pojadą na te wakacje, że może później, może nie teraz, że ci rodzice obiecali, a nie dotrzymują słowa. No tak niezbyt fajnie. On z tej złości gdzieś tam rzuca, czy niechcący trąca swoją ulubioną przytulankę pieska, któremu rozbija się taki guzikowy nos. Trzeba naprawić ten guzikowy nos i on się wybiera, ten chłopiec, nasz główny bohater, do pasmanterii, do sklepu z guzikami. On tam nigdy nie był, ta pasmanteria jest blisko, ale on tam nigdy nie był, pierwszy raz tam wchodzi. Okazuje się, że w tej pasmanterii pracują trzy panie, to są siostry, bliźniaczki i jedna starsza siostra. I one sobie tą pasmanterię prowadzą, to są staruszki, mają swoje nawyki, bardzo chętnie częstują ciasteczkami i ogólnie są takie, wiecie, takie pozytywnie zakręcone. Tu z jednej strony mają jakieś swoje sprawy, a z drugiej strony bardzo chętnie zajmują się tym chłopcem. I oni razem, znaczy one razem z tym chłopcem dogadują się z Wojtkiem, dogadują się, że one będą jego przyszywanymi babciami. I tak sobie postanowili, że dobra, skoro te wakacje mają być takie nudne, to możesz sobie do nas przychodzić, będziemy się tu świetnie bawić, będziemy wymyślać jakieś najróżniejsze rzeczy, będziesz nam pomagał w tym sklepie, no i ogólnie będziesz miał trzy babcie, a my będziemy miały wnuczka, bo żadna z nas wnuka nie ma na miejscu, niektóre gdzieś tam mają daleko za granicą. I fajnie bardzo jest poprowadzona cała historia o tym, że no, oni się tak poznają i się bardzo dobrze bawią i przy tym rodzice są z jednej strony zdziwieni, z drugiej zadowoleni. Wiecie, tak się umówili, że się nawzajem adoptują babcie i Wojtuś. I świetnie im to wyszło i świetnie się wywiązują z takiej umowy. Zobaczcie, jaka tutaj jest piękna ilustracja, że właśnie babcie są zaproszone na, no, na grilla, bo nie wyszła wycieczka zamiast to z powodu deszczu. Tutaj mamy tatę, który grilluje kiełbaski i ogólnie wszyscy świetnie się bawią i się poznali, to znaczy nie można wymagać od rodziców, żeby rzucili robotę, nie? I zajmowali się tylko dzieckiem. No jakby tej sytuacji nie przeskoczymy, więc fajnie jest pokazane, że można sobie, no tutaj jest to nawet tak nazwane, adoptować babcie. Ale takie rozejrzenie się dookoła, bo ten sklep był blisko ich domu, rozejrzenie się dookoła i zauważenie, czy może jest ktoś, kto byłby nam potrzebny, a my byśmy byli jemu potrzebni, to jest bardzo fajny pomysł. Spokojnie z pięciolatkiem, zobaczcie ile tu jest tekstu. Pięciolatek ogarnie bez najmniejszego problemu, a historia też jest taka prosta, że i można się pośmiać, i można się wzruszyć, więc 5+ w górę.